Ksiądz Jan Dziedzic. Rekolekcję z Janem Pawłem II, część trzecia. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II został założony w 1397 roku. Jego patronami są święta królowa Jadwiga, która klęcząc przed krzyżem Wawelskim, mówiła Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Wielkim profesorem był Jan Kanty, który pomagał biednym i ubogim. I wreszcie najbardziej rozpoznawalny, święty Jan Paweł II. Kochał człowieka, kochał Boga i mówił: Musicie od siebie wymagać. Choćby inni od Was nie wymagali. Tenże profesor Karol Wojtyła podkreślał: Człowiek działa i coś się dzieje w człowieku. Co się dzieje w człowieku? W człowieku dzieje się rozwój. Ten mały Jaś, który wchodził na stojąco pod szafę, jest teraz dużym Janem, ojcem rodziny, jest dziadkiem. Czym jest rozwój? On jest pracą. Praca nad sobą jest najpewniejszą naszą pracą. Michael Jordan, jeden z najwybitniejszych koszykarzy. Mówił, że dziewięć tysięcy razy nie trafił do kosza. Trzysta razy przegrał swój mecz 26 razy w ostatnich sekundach pozbawił swoją drużynę zwycięstwa. Mówił przegrywałem ciągle i dlatego w życiu osiągnąłem. Sukces. Anglicy mówią genius is one percent inspiration 99 percent perspiration. Geniusz to 1% inspiracji 99% potu. Ale ten rozwój jest możliwy. Największym zwycięstwem jest zwycięstwo odniesione nad sobą samym. To zwycięstwo możemy odnieść. Oto święty Maksymilian Kolbe. Matka mówiła mundek, mundek, coś ciebie wyrośnie. I wyrósł jeden z największych świętych XX wieku. Święty Rafał Kalinowski dziesięć lat nie był u spowiedzi i stał się więźniem konfesjonału. Święta Teresa Zawila stała się czysta jak kryształ. A nasza seniorka z Uniwersytetu III wieku, pani Barbara, ma 102 lata, chodzi codziennie na mszę świętą i mówi, że chce studiować stacjonarnie teologię, aby lepiej poznać Boga. Chrześcijanin musi pamiętać o rozwoju religijnym. Fides et ratio. Wiara i rozum. Chodzi o to, aby żyć. Duchem Bożym, a nie duchem tego świata. Pan Jezus modli się do swojego Ojca za swoich uczniów. Ojcze, nie proszę Cię o to, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od świata. Niekiedy możemy mówić tak, Żyjmy tak, jak żyją inni, tak jak chce tego statystyka, tak jak chcą tego sondaże. A my mamy żyć Duchem Bożym, mamy pójść pod prąd, potrafić powiedzieć nie, kiedy trzeba bronić wartości. Tak czynili święci. Się Paschy będziemy śpiewać litanie do wszystkich świętych. To ludzie, którzy żyli duchem Bożym, a nie duchem tego świata. W 2015 roku była beatyfikacja dwóch naszych absolwentów. To błogosławiony Michał Tomaszek i błogosławiony Zbigniew Szczałkowski. Oddali oni życie za wiarę w Peru. Mogą powiedzieć za świętym Pawłem: Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Nasz patron święty Jan Paweł II mówił: Czasami jesteśmy jak lampy, które nie świecą. Lampy, których możliwości nie zostały wykorzystane. Obudź w sobie olbrzyma. Nie jesteś karłem. Pokaż, co potrafisz. Mój znajomy mówi, że w czasie urlopu przeczytał całą Ewangelię świętego Marka. Obchodziliśmy stulecie narodzin Jana Pawła II. Może trzeba przeczytać przynajmniej jeden jego dokument. Młodzi niech przeczytają list do młodych, starsi list do osób w podeszłym wieku, chorzy cierpiący salvifici doloris, o chrześcijańskim sensie cierpienia. Wybierzmy jakiś dokument. Pracujmy nad sobą, aby dokonała się w nas pascha, aby przejść ze śmierci do życia, z ciemności do światłości, z grzechu do świętości. To wymaga też niesienia krzyża, trudu, cierpienia, zmagania się z sobą. Niekiedy jest to jakaś pozytywna dezintegracja, że ten dom naszego życia trzeba zburzyć i wybudować na nowo, bo już nie ma miejsca na żadne remonty. Jan Paweł II mówi: Człowiek działa i coś się dzieje w człowieku. Wielki post jest po to, żeby coś się w Tobie działo. Żeby zaczęło dziać się nawrócenie, zmiana swojego życia. I potrafisz, bo choćby było to cierpienie, to z cierpienia i z śmierci rodzi się zmartwychwstanie, nadzieja. Dlatego Jan Paweł II mówi ci, nie lękaj się, sursum Corta.